Witam z tej strony ponownie Darokar i zaczynamy kolejny odcinek z serii World of Tanks. Dzisiaj zaczniemy już gameplay w postaci ciężkich czołgów. Mamy tutaj, jak widać, Isa II. Jest to chiński ciężki czołg, który jest do złudzenia identycznie, praktycznie przypomina rosyjskie, ze względu na to, że Chińczycy po prostu kupowali gotowe projekty, no i je delikatnie modyfikowali, dlatego jest delikatnie zmieniony kształt. No ale przejdźmy do gry. Jak widać, mamy tutaj 15 graczy. No i oczywiście nasza rola, jak widać na drzewku, tak zwanym, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy na dole słabym czołgiem, czy jesteśmy jednak top tierem na górze i zaczynamy grę. Na początek to chcę jeszcze powiedzieć, nigdy nie jedźmy na pałę, naprawdę. Nigdy nie jechać na hama, poczekać, zobaczyć jak się ludzie rozjadą. Zawsze starać się jak najrówniej rozjechać jednostkami. Rzadko się udaje, że jeśli wszyscy razem jadą szybko, mecz mamy wygrany. To jest naprawdę rzadkość. No ale przejdźmy do gameplayu. Pamiętać tak samo, że jeśli na przykład jestem 7 tiru czołgiem, a wyjedzie mi na przykład 8, mam raczej naprawdę małe szanse, więc nigdy nie wystawiamy się, jak za przeprosinami, na strzelnicę, tylko staramy się podjechać czołg, zajechać, wystawić się jakoś tak pozycyjnie, wykorzystać ukształtowanie terenu. Jak widać, fizykę tutaj mamy bardzo ładnie rozłożoną, więc nie ma już momentu, w którym zablokujemy się na kamień, możemy zjechać z górki, spaść, rozwalić czołg na strzępy i ogólnie rzecz biorąc no, można jechać po prostu jak na ile pozwala czołg, jak to się mówi. Jak widać, tutaj mamy właśnie przykład Tygrysa P, który jak widać na rozrysowaniu mapki nie widzi nic przed sobą, ponieważ nic nie było zdolne wyspotować. Jedyny nasz spotter jest na górce, ale walczy ze średniakami, więc jesteśmy w tym momencie w pozycji raczej przegranej, więc tak jak teraz to widać, troszkę późno, zaczyna się cofać. No ale cóż, najważniejsze to jest właśnie dobrze się ustawić i przetrwać. No nic, zrobimy kilka sekund przerwy i zobaczymy jak to dalej leci. No nic, dobra, jak widać nasze siły się troszeczkę wykruszyły. Nasz biedny Tygrys P, który jest zresztą jednym z najtwardszych czołgów swojego, znaczy swojego tyłu, to jest najtwardszy czołg w rzeczywistości. Z przodu wykruszył się i zostało mu 2%. W tym momencie niestety, jak widać, został jedynie nam Tygrys, tak w rzeczywistości, takim czołgiem, który może cokolwiek zrobić, tylko jak widać ludzie po prostu wiedzą niektórzy jak się chować. Akurat T26E4 jest to premiowy czołg, którego możemy kupić za realne pieniądze i jest oczywiście dosyć naprawdę, tak szczerze mówiąc, mocny, twardy, jeśli krócej mówiąc, z przodu mianowicie, jest po prostu straszliwie twardy. No i spróbowałem jakoś trafić. O, mamy tutaj już następnego klienta, który oczywiście w nas celuje pięknie. Jak widać, chińskie jak i rosyjskie czołgi mają dosyć długi czas celowania, ale uwierzcie mi, jest to warte po prostu tego. Jak widać, obrażenia naprawdę są konkretne. No nic, ja tutaj niestety na tej linii frontu już zostałem po prostu, tak szczerze mówiąc, zniszczony i to doszczętnie. Jak widać, próbuję zgąskować czołg, co czasami się przydaje po prostu, bo unieruchamiamy go i dzięki temu możemy sobie odjechać na trochę bezpieczniejszą pozycję i dzięki temu on może wyjechać bardziej na widoku. No niestety w tym momencie widok raczej jest kiepski, ale jak widać, jak każdy niemiecki czołg, ma bardzo wrażliwy punkt na wieżyczce i jest po prostu bardzo z tej strony mięciutki. No ale tu już nie ma znaczenia jego miękkość, bo jak widać jesteśmy tutaj na zdecydowanie przegranej pozycji, a ten ten czołg czeka aż strzelę i wtedy sobie przeładuje. No nic, zostaliśmy zniszczeni niestety, nasza flanka nie wytrzymała tego podejścia. Jak widać, druga wręcz przeciwnie,
Nie wiem, może to akurat dlatego, że wszystkie najcięższe czołgi naszych tirów pojechały właśnie tą stroną. No coś w tym może być. No ale jakby to, jak to powiedziałem, jak źle się rozjedzie niezbalansowanie tirami, to tak samo prowadzi do śmierci tych słabszych po jednej stronie. W tym wypadku zależy już, kto szybciej dojedzie. No jak widać, IS-3 jest tutaj na kamerze teraz. Czołg jest naprawdę dobry. Oczywiście bardzo drogi też. Mogę o nim powiedzieć tylko tyle, że odbija po prostu pociski niesamowicie, a jego wrażliwy punkt to jest właśnie ta... ten dziubek tak zwany. Ta dolna klapa, płyta, którą oczywiście strasznie trafić, bo jak widać czołg przypomina bardziej naleśnik niż czołg, no ale tak też się go czasami określa. Obok jedzie VKH, która jest też niesamowicie ciężkim czołgiem. Tygrys 2. No to był czołg, którego przed chwilą strzelaliśmy. Jak widać, mamy tutaj typowego Afkera, który po prostu sobie udaje, że gra. Latek 5002. Pozdrawiamy. Powiedz cześć YouTube. No, a reszta Jack Tiger 8x8 cm. Bardzo dobry tank destroyer. Bardzo ładnie odbija pociski, ale jak już wejdzie, no to naprawdę wejdzie. Teoretycznie możemy to wygrać, ponieważ jak widać, kapujemy już trzema czołgami. Oni oczywiście też już zaczęli, po naszej stronie oczywiście mamy tylko jednego tygrysa, drugiego, który oczywiście z uporem wpatruje się w ścianę, pięknie awkuje. No ale cóż, jak widać, uda nam się widocznie wygrać. Reszta oczywiście ich czołgów bardzo mądrze cofa, wycofuje się i próbuje zdjąć kapa, bo jeśli czołg zostanie trafiony, automatycznie straci punkty, jakie udało mu się zdobyć na tym kapie. 100% wygrywamy. Jak widać, udało nam się wygrać. Jakimś cudem udało się. Widocznie wytrzymaliśmy na tyle długo, że się udało. No i z chęcią mogę powiedzieć, że ten odcinek został zakończony zwycięstwem. Na szczęście zwycięstwem. Oczywiście mamy tutaj raport szczegółowy, ile kasy zarobię bez premium, ile bym zarobił z premium, koszty naprawy amunicji, ewentualnie grzywna, jeśli trafię w sojusznika, albo jak często, niestety jest to niezbalansowane, tutaj ktoś wjedzie w nas, a my możemy mu zapłacić. No ale niestety takie są tutaj niektóre błędy, które po prostu autorzy, jak widać, nie uważają za jakieś szczególnie ważne do naprawienia. Ale to są małe szczegóły, które właściwie nie mają większej roli. Najważniejsze to, że bitwa jest ugrana i jak widać ciężki czołg potrafi wytrwać trochę pocisków, nawet większego kalibru od siebie. No to tyle, jeśli chodzi o ciężki czołg. W następnym odcinku postaram się pokazać, jak działa artyleria, która jest moim ulubionym kruczkiem. Pozdrawiam i do zobaczenia.